feels great. We need it. It's about, you know, of course we got the last one, and you know, it's, I think once you get a win, it makes the next one a little easier. So, you know, now we're on a little two-game winning streak. We got to continue it. We got a tough one on Friday, but you know, this definitely helps us a lot. It's amazing. This is great. You know, because we've been working hard. We've been working really hard, even you know, throughout the whole season. You know, of course, up until this point, but you know, the job's not done. We know this is just a small part of it, but it's a big one for us. And now let's try to build on it. Try to get a couple more. Oh, it's always been real. You know, I think none of us have stopped believing that we could do it. You know, if any other guys didn't believe, you know, they shouldn't be here. You know, we all believe that we can really pull this out, and this is just a big step towards that. Bardzo miła niespodzianka dla mnie. Taki mały jubileusz. A co do meczu, tak, no, to był dla nas bardzo ważny mecz. Mega ciężki mecz, bardzo fizyczny. Drużyna ZZ Słupska gra bardzo fizyczną koszykówkę. Grają też super w ataku, także to był dla nas trudny mecz. Aczkolwiek no, wygraliśmy jednym punktem. Cieszymy się, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że jeszcze przed nami jest kilka meczów i musimy je wygrać. To jest bardzo trudny rok, trudny sezon, aczkolwiek no, póki walczysz, cały czas jesteś w grze o utrzymanie, więc my te mamy szanse cały czas, więc nie poddajemy się, walczymy do końca. Znaczy, sport jest taki nieprzewidywalny teraz, że no, jakby nie można też ciągle myśleć o tym, co było w przeszłości. Wiadomo, gdzieś to może tam z tyłu głowy się działo wcześniej, aczkolwiek mówię, no, trzeba patrzeć cały czas dzisiaj i nic więcej się nie liczy. Ale tak patrząc wstecz, już grając z Wilkami w Szczecinie, obroniliśmy przewagę, więc był to dla nas dobry prognostyk, że coś u nas się zmieniło na plus, jeśli chodzi o tą taką mentalność. I dzisiaj to potwierdziliśmy, nie pękliśmy w czwartej kwarcie, kiedy mieliśmy plus 7, nas doszli. I jeszcze potem mieliśmy dwie straty takie w końcówce, ale utrzymaliśmy to i wygraliśmy. Z każdym mecz teraz po prostu jest o życie, o być albo nie być, więc tak ten mecz będziemy też traktować. I my szukamy zwycięstwa tam, gdzie się da i będziemy tam walczyć, żeby ten wygrać. Tam. Yes, it was a very important game for us because now we got a higher chance to stay in the league. It's great to win two in a row. You know, we're still down two games, but we're not gonna give up. We're playing much better, and I think you know, in the last five games we have a lot to show. Yeah, it's a great feeling, especially because I was missing some shots before it, and I knew, you know, sooner or later I'm gonna make this shot. And it was a special moment. We went up 8, so it was a big moment of the game, but still, it was a great fight until the end of the game, until the last possession. We played hard, and that's why I'm proud of the team. You know? We never give up.